Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Darkest Dungeon 2. Szybki update'ik, co było ostatnio. Zaczęliśmy rozdział numer 3, Obsesja. I zrobiliśmy region numer 1 i 2. Poszło całkiem sprawnie. Więc w tym odcinku region numer 3, rozdziału numer 3. No i dobra, zaczynamy. Wybieramy trasę. Mamy Fetor i Gęstwinę. Tylko jakie nagrody są? Większy pas Wykidajły. Fascynujący bibelot, pancerz 25 plus leczenia z umiejętności. Bardzo fajny pas, złoty. Fascynujący. Ciągle mówię złoty, a to jest fascynujący. No ale jest złoty, no to to można się pomylić. A tutaj mamy 4 świeczuszki. Ale jaki, co trzeba zrobić? Tutaj ominąć szpital polowy. A tutaj ukończyć ten region, nie używając żadnych przedmiotów dyliżansu. Kurde, powiem wam szczerze, że ten bibelot mnie kusi, no bo jest naprawdę bardzo fajny. Jadę, muszę jechać w Fetor, jak nic. Ze względu na nagrodę. Dobra, jeżeli chodzi o przedmioty dyliżansu, no to naprawimy sobie kółko. I wrzucimy olbrzymią skrzynię. Miejsca w ekwipunku plus 6. Bardzo pięknie. Tutaj punkty mistrzowskie. Wy jeszcze nie macie. No to tobie na pewno odcięcie. Kurczaczki, tobie nie wiem. Raz używam tego, raz tego, raz tego. To też zacząłem używać. Ale tak teoretycznie najczęściej wydaje mi się, że będę używał rzut sztyletem. No i dobra, mamy wszyscy mają po jednej umiejętności ulepszonej, więc dwie postacie będą miały dwie umiejętności. Mianowicie, na pewno to będzie padaczka plagi. To jest moja ulubienica. Nie wiem, czy leczenie, czy może z tym bym spróbował pobawić się. Przyczyna śmierci. Może być fajne. Ulepszę to i posprawdzam, jak będzie. No i mamy Baristana, chyba Baristanowi dam kolejne. No to odwet. Odwet i miażdżenie, najczęściej używane u mnie. Ten, kto ogląda, to wie. Dobra, co ja mam? Mam 3 jedzonka. Dokupię 4. Mam 4 jedzonka. No i coś, żeby te relacje poprawiać, nie? Żeby te relacje były jak najlepsze. O, jest whisky. No to whisky od razu kupuję 2. 2 butle. Tam gdzie jest ten Fetor, chyba przydałoby się odporność na choroby, bo ja ostatnio tam byłem i te choróbska butelka whisky też następna. Dobra, na razie wezmę butelkę whisky. Dobra, zarzucę to, co mam. Przedmioty gospody. Na pewno karciochy, grajcie. Jak są karciochy, to i musi być butla. Jak masz stosunki z kolegami i koleżankami? Negatywna emocja z hieną cmentarną. Tutaj takie też średnio. Tu też średnio. Ten Balistan takie średnie ma te relacje z nimi. O, wy macie pozytywną emocję, tutaj będzie negatywna. I wy macie pozytywną w miarę. Tutaj jest troszeczkę bardziej na negatywne, tutaj bardziej na pozytywne i bardziej na pozytywne. No i ty też z tym Baristanem. Wszyscy mają problem z Baristanem, a między sobą spoko. Więc Baristan, dużo wypijesz. Butla, butla. Butla
butla. Jak się polepszyło się coś? Kurde, dalej. Dalej jest 43. Się nic mi nie zmieniło. No dobra, ale w takim razie jeszcze się też inni napiją. Niech mają. Początek rundy 5% do zbroi. No to Baristan, bo ty będziesz tak odwetem. Odwet używał. Chlebek dla ciebie. Chlebek dla... No właśnie, dla kogo? Dla badaczki. Tak to widzę. Tak zwiększymy nasze żyćko. Dobra, ty masz dwa bibeloty. Ty nie masz żadnego. A jakie ty masz? Przypomnijmy. Aha, dobra, dobra. Większy talizman ostrości i insygnie inercji. Ty nie masz żadnego, więc na pewno ci włożymy... Odporność na trucizny. Ty masz odcięty palec. Dam ci też chyba maksymalne zdrowie. Czy jej dać? Ona w sumie jest na drugiej pozycji, jest bliżej przodu. No dobra, bierz to. Na razie ty to dostaniesz. A, jeszcze tutaj był ten jeden. Krzywdzące słowa. 50% do obrażeń, minus 33 maksymalne zdrowie. No dobra. Aj, niesplamiony chyba. No dobra. Co jeszcze mamy? Przedmioty jednorazowego użytku, czyli tak zwane przedmioty bojowe. Trzymaj dwa w ręku. Ty nie masz nic, tak? No to masz ten pył kredowy. Ty masz stymulanty. I ty masz na... A to jest na ten stres, żeby to bardziej zbić. No i dobra, słuchajcie, więc jeszcze szybkie tutaj zakupki. Maść lecznicza, jak najbardziej, bardzo lubię ją używać. Na odstresowanko. I co tu jeszcze? Ja w sumie mam dużo tych świecidełek, może jakiś przedmiot dyliżansu, mapa kaplic, o proszę. Tutaj do zwiadu i tu też do zwiadu, jeżeli chodzi o skrytki naukowca i pracownię naukowca, ale mapa kaplic jest spoko, będę widział gdzie są kaplice, zarzucę sobie to na pewno. Bibeloty, no takie, pewnie zdobędziemy lepsze, tak więc skoro jeszcze mam co nieco, to sobie coś weźmiemy, leczenie. O, mop i wiadro. Będzie szansa na zadawanie większych obrażeń i na unik. Weźmiemy sobie dwa. Zarzucimy. Ty weź jeszcze jedną butelkę tutaj na odstresowanie. Mop i wiadro bierzesz ty i bierzesz... Oj, nie to. I bierzesz... Dobra, dam tobie, Arlekinie. Przedmiot dyliżansu jeszcze musimy założyć. Wzięliśmy mapę kaplic. Czyli po prostu 100% do zwiadu lokacji kaplice bohaterów. No i dobra, chyba możemy jechać. Możemy jechać i na początku podróży jeszcze sobie... Posprawdzam te umiejętności, czy wszystkie są dobrze włożone. Żeby nie zrobić takiego błędu, jak zrobiłem z dwa odcinki temu, walcząc z bossem pod koniec aktu drugiego. No ale dobra, Baristan i Hienoc Mentorno, co wy tu macie? Podejrzliwość. No jak... Właśnie sprawdzałem. Sprawdzałem, Baristan miał ze wszystkimi kiepskie. Wiedziałem, że jeżeli się pojawił tu Baristan, to będzie coś złego. No jest podejrzliwość. Jego trzymanie szyku jest teraz uszkodzone, że tak powiem. A u ciebie mroki mocy. No niestety, tu na pewno będzie pozytywna. O!
Aleś się myliłem. No dobra, najlepsza jej umiejętność, jest w sumie najlepsza. Tą, którą najczęściej używam, będzie osłabiona. Kurczaczki i ta przyczyna śmierci. No nie fajnie, nie fajnie. Chciałem wykorzystać tą przyczynę śmierci. No kiepsko się zaczyna ten region numer 3. Fetor. No to jedziemy. Jeszcze tylko szybciutko. Te wykrzykniki niech znikną mi tutaj. Ty masz wsadzone odpowiednie rzeczy. Ty też masz wsadzone odpowiednie umiejętności. Arlekin, owszem. No i właśnie. To sobie odpykniemy i damy toksyczny wybuch. I pojadę sobie też na tym. Na magnezowym deszcz. Magnezowy? Magnezowy deszcz. Przyczyna śmierci. Granat plagi. Chirurgia polowa. I oczywiście toksyczny wybuch. Jedziemy. Aha. Szybko cele. Rupieciarza raz odwiedzić. Siedlisko. Nurom zadać śmiertelny cios. No i najważniejszy, czyli ominąć szpital polowy. Mamy kaplicę bohaterów tutaj. Kurde, akurat taki szpital. Ale dobra, mogę pojechać w prawo i później odbić w lewo. Ale w sumie tu też jest szpital polowy. I też bym ominął. Jak się zastanawiam, którędy lepiej jechać. Tu jest wieża. O, rupieciarz. Znowu kaplica po lewej stronie. Bossa by się przydało też pokonać. Bo to już trzeci region, jak nie pokonam go w tej turze. Ale w tej turze go nie pokonam. Ja wolę jechać po lewej stronie. Wolę zaliczyć kaplicę bohaterów. Bo to jest bardzo ważne. Wolę rupieciarza do zrobienia po prostu celu bohatera. Kolejna kaplica po tej stronie. Będziemy się bili ze zwierzętami w kryjówce stworzeń. Tutaj też potyczka będzie w zdarzeniu. Kolejna. No i ominiemy przede wszystkim szpital polowy. Tutaj mi się zdaje, że po tej prawej stronie są słabsze rzeczy. Dobra, zostawię bossa na region numer 4 w takim razie. Ta lewa strona mi jakoś bardziej odpowiada. I jedziemy na potyczkę. No z tym bossem się jeszcze zastanowię, ale raczej... Patrząc jak wygląda ta mapa, jak się ułożyła, to chyba będzie lepiej trzymać się tej lewej strony. Wspaniała uczta. No dobra, plagożercy. No to wybierzemy waleczkę, to na pewno. Dawaj, Baristan, ty musisz tutaj polepszyć swoje relacje. Znaczy w sumie z jedną osobą polepszył, z jedną pogorszył. No i dobra, jedziemy. Pierwsza waleczka w tym odcineczku. No to co? Pierw trujemy. Ile masz żyćka? 20, a ty 23. No dobra, trujmy. Co sobie jeszcze zrobimy? Kurde, teraz tego nie będę tak używał. To trujemy tą z tyłu. Tak, tą wielką Lord. O kurde, faktycznie jest. W ogóle patrzcie, na ramieniu ma zęby. No dobra, ten jest słabszy. To może od tego zatrujemy. Aj, się nie udało. No to rzucimy im krwawienie. I odwecik. O, możesz kogoś wyleczyć. No to lecz tutaj badaczkę plagi. I dlaczego ty stoisz na tej pozycji? No dobra, to daj na siebie. To będzie dobra zamianka. Następny atak o 50% mocniejszy. Uff, ale mnie dziabnął. Dziabnął, bo to Lord. Co tu się stanęło? Uleczyłeś. No dobra.
jak tak chcecie się bawić, to dalej trujemy. A, to nie działa z czwartej pozycji. A za to to twoje nie działa też z czwartej. To połączenie między Arlekinem a nią jest takie kłopotliwe troszeczkę. Będę miał to na oku w przyszłości, gdy będę wymieniał bohatera. No to dobra, podpalmy jeszcze ich. No, dużo efektów narzuconych. Ciekawe, ciekawe. No to bij tą tutaj. Nie, no tego. Bijemy go. 10. I riposta 7. Bardzo ładnie. I cofnął się aż. No dobra, tniemy, tniemy, tniemy. Krwawienie. Świetnie. Ale mnie dziabnął z barana. Co tu, jakieś znowu leczenie? On sam siebie wyleczył. Co ty, ty nic nie zrobisz z tej pozycji, kobitko. Cofaj się. Siu. Dobra, tutaj już jeden padł. Tutaj go otrujemy. Szczerze, chciałbym tam to wypróbować, więc zrobimy tak. Na ciebie tutaj, kochaniutka. A jakie ty masz umiejętności, Kieno? To może być z czwartej pozycji, to może być z czwartej pozycji, to też i to też. Ej, to może Arlekin powinien być na drugim, badaczka zarazy, plagi na trzecim, a Hiena Cmentarna na czwartym. To jest z dwóch ostatnich. Tutaj by pasowało na trzeciej. Z dwóch ostatnich i z trzech ostatnich. Ej, chyba takie ułożenie, jakie jest teraz, chyba tak będę jeździł, bo wydaje mi się lepsze. No dobra, wykończmy jednego. O, ledwo żyje. O, uleczył się. Jednak żyje mocno. Pełną parą. Dobra, podstrójmy jeszcze. Może się uda. Odparto niestety. No i dobra, sprawdźmy. Tutaj jedna tura, dwa trucia. Dwie tury, pięć krwawienia. I dwie, trzy tury, dwa krwawienia. Co daje nam 18 punktów. Sprawdzę to. Ja wiem, że to spowoduje u Hieny Cmentarnej słabe efekty, ale chciałbym to wypróbować. I jest 18, faktycznie. To jest bardzo potężna broń. Zabójczy cios. No i pięknie, pierwsza waleczka poszła fajnie. I dostajemy wilcza krew, odległy bibelocik, 3 do prędkości, minus 15 maksymalnego zdrowia. No, taki średni bibelocik, ale chyba Arlekinowi założę. Bierz go. No i jedziemy dalej. Szpital muszę ominąć. Taki jest cel. Więc omijamy. I się bijemy. Kurde, nie zamieniłem ich. Ale to nic nie szkodzi. Tutaj mamy bardzo łatwą walkę. Co, trucie. Pyk. Odparłeś? O ty chamie, ty. O ty chamie, no to odwe... A, odwecik. Odwecik, oczywiście, że tak. Co, podpalamy czy trujemy? Trujemy, chyba lepiej truci, mocniej truje. Pięknie, bardzo pięknie. Ale, zadał mi krwawienie. I nie żyjesz. Tutaj też krwawienie byśmy zadali. O, bardzo pięknie, bardzo mi się to podoba.
No i Arlekin. Jesteś na tej pozycji, no to... No to dobra. Zrobimy tak. Tyk. Następny atak będzie mocniejszy. Tutaj podkręcimy, to on zaraz umrze. Nie no, w sumie zaraz koniec walki. Bardzo łatwa walka. Ciebie nie ma. No i ciebie też nie będzie, bo mam tutaj... W sumie mógłbym się uleczyć. No dobra, to rzucimy tak. O, po 6 wlazło, ładnie, ładnie. No i Baristanku miażdżeniem w głowę tutaj pięknie. 20 zabójczy cios. Dobranoc. The past is gone. Let it die. No i co przed nami? Co nas czeka? Waleczka. Na pewno trochę bardziej wymagająca niż ta przed chwilą. Bo to jednak w lokacji. Wspaniała uczta. No i znowu to samo. Oni chcą uciekać. Kurde, muszę uciekać. Bo jak będę się bił, to zepsuję relacje z dwoma. A w taki sposób zepsuję z jednym, poprawię z drugim. No to i tutaj jest minus 15 płomienia i to samo jest tutaj, plus 2 do stresu. No to lepiej, wolę ciebie zestresować, hieno cmentarna, niż Baristana, bo Baristan jest bardziej zestresowany. No niestety tutaj nie zawalczyliśmy. I czeka nas utrata pancerza. Także trzymać się tam. I będziemy się bili w kryjówce stworzeń. Także będą tam dwie waleczki z pająkami pewnie, albo jakimiś tam psami. Najczęściej są pająki, zauważyłem w tych. I te ścierwojady. Wejdź do kryjówki. Tutaj jakby bez relacji uciekamy, tu walczymy i poprawiamy relacje. Bardzo fajnie. No to jedziemy. Dawać mi te pajęki, pająki, pajęczaki. Są dwa i dwa ścierwojady. Tak jak myślałem. Co to za ustawienie tutaj bardzo brzydkie? Musimy to pozamieniać. Tutaj? No tutaj. Się puknę. Ty, kochaniutka, możesz tu stać. Nie, no dobra, no to trujemy z tyłu. A, bo oni mają uniki. No to nie, to wykorzystam to. Te dwa sztylety. Otrumie? Odparto, haha. Ty pająku, ty. No, dobra. No to odwecik. No i bijcie mnie. 2-9. Bardzo sprawiedliwa wymiana. Poproszę jeszcze raz to samo. 2-7. Niestety nie to samo, ale było spoko. Ty możesz truć. No dobra, to zatruj jednego. Ty też spróbuj zatruć. Unik, niestety nie. Oj, odparto. Nie, odparto. Nie udało się tym razem. No to zrobię jeszcze tutaj na siebie. Tak, miałem w takiej pozycji grać. No i dobra. Spróbujemy otruć tą dwójkę. Kurde, tak myślałem, że może być unik, bo były te. Ale przy okazji jednym ruchem udało mi się jakby pozbyć się tego. Co tutaj? Ale mutował. Zmutowany to było. Zupgrade'ował się.
No to tniemy cię. Aj, nie sięgnę. No to tniemy go. Trujemy też ciebie. Paskudo. Odparto. I trujmy go, bo on ma 14. No raz mnie uderzy, tak czy siak. Nic na to nie poradzę. Och. Mocno bijo. No dobra, to zmiażdżmy. W sumie lepiej ciebie. 12. No i to będzie runda numer 4, ostatnia runda. Nie ma co się oszukiwać. Czy czekajcie, może nie ostatnia, może... A, to jest ballady tej, kurde, inspirującej melodii nie możesz z tej pozycji używać. To te ustawienie też mi nie pasuje. Do końca. No dobra, w takim razie dziabaj tutaj. Oj, pudło. W tej sytuacji, chcąc używać tej broni tutaj, przyczyny śmierci, to zamiast Arlekina przydałby się ktoś inny, nie? Taka jest prawda. O, 6 razy 4. Ole, tutaj możesz cios zadać. Tylko szczerze, muszę się wyleczyć, no. To musi poczekać. I tak wrota śmierci. O! Wraca zza światów. To zwracaj tam z powrotem. Nie, tego wykończę. A na ciebie jeszcze przyjdzie czas. Pyk. No dawaj, dawaj. Zatrute strzałki. Innowatura. A no to może się podleczę, ale nie, masz całe HP. A no to nie, no to rzucaj. Miażdżonko. 7. O, tu już końcówka żyćka. To przywal. To będzie 6 razy 3. 18. Oczywiście, że tak. No i Arlekin. Kończysz to, bracie. Oj, nie sięgniesz stąd. Dobra, tego tak dziabniemy. I proste. Kolejne 4 pająki. Ale tak z żyćkiem ciężko stoję. Teraz co rundę muszę się w sumie leczyć. To nie są żarty. Leczymy, leczymy i to Arlekina. Chociaż mam teraz, kurde, silniejszy atak. Nie no, muszę go wyleczyć. Też mocno zatruty jesteś. Odstresujemy po pierwsze Baristana, a po drugie... Kurde, leczymy, no muszę. Wyleczyłem, ojojoj. Wrota śmierci, bardzo niedobrze. Dobra. Tobie do siły damy. A tobą się nie ruszę. Wracaj do zdrowia. Kurde, jeszcze ominięta tura. Ale się skupili specjalnie na jednym. Dobra, no to krwawienie wszystkim. Pudło wleciało. Ale przynajmniej się pozbyłem. Odwet, skupcie się na mnie. No i dobra, zaczynamy turę, tak? Weź traf, masz 50% szans, tak? Unik, jednak się nie udało. 9. Unik. Znowu wrota śmierci. Damy tak. Stymulanty tutaj na hienę cmentarną.
No i co, dziabasz? 2, 3, 3, może się uda zabić. Pudło. Jak to pudło? Leczymy go, leczymy. Ze stresu przede wszystkim. No i leczymy go też ogólnie, bo ma wrota śmierci. Dobra, tutaj użyję tych dwóch sztyletów, żeby pozbyć się tego uniku. No i dobra. Badaczka, kurczaczki, 4. Nie idzie łatwo. 4 i zatrucie, odparto. Bardzo dobrze, że odparto. Bardzo mnie to cieszy, dobra. Będziemy truli. Tego tutaj. O, krytyczny wjechał. I za to rucie, bardzo dobrze. Ty kochana. Odstresowuj Arlekina. Daj, postaraj się te trucie na tych z tyłu. Przynajmniej to by uciekło. A Baristan co by zrobił? A to nie, to już wolę tak o. Zabić ciebie. Tak wolę, bo by ci ta trucizna nic nie dała. I zabić tego z przodu. No jest szansa, że go zabije. Ale wtedy... Kto będzie się ruszał? No on się teraz rusza. No to nie, no to wykończymy go. Nie ma. Tobą mam ruch i później ta dwójeczka, tak? No dobra. Niestety tylko 5. No i kogo? Jest 6. Na szczęście nie ma wrót śmierci. I tu będą. Tutaj są wrota śmierci i zatrucie. Niedobrze, bo... Nią nie uleczę, go nie uleczę. Kurczaczki, będzie ciężko. Ty możesz zginąć, możesz zginąć. Więc spróbujmy tego z tyłu. No i spróbujmy, no co? Nie no, dobra, go wykończę. 28. No i ty nie bij badaczki zarazy, zabraniam. Dobrze. No i dobra, on już jest mój. Tutaj co prawda wrota śmierci, no to... Tak go nie sięgnę. Poczekam. No i badaczko... Nie, kurczaczki. Ajajaj. Teraz tylko obroniła wrota śmierci. Takie zwykłe walki ze zwierzakami, a jak trudno idą. No dziabnę cię, dziabnę. Albo nie, inaczej. Zwłok się pozbędę. Uleczę się. No i teraz miażdżeniem go już dopadnę. Pudło. Niedobrze. 5. Ale będzie ciężko, bo to jeszcze kawał drogi przed nami w tej podróży. Zostaw te moje zwłoki. Aha, za blisko jest. Dobra, nie ruszaj się. Czy mogę go wykończyć, ale tak też go wykończę. Kurczaczki, badaczka zarazy nam padła. Ale dziwne, bo miała tylko raz wrota śmierci i za drugim razem przeważnie dają radę. A niestety... Dobra, dostał do gospody. Mam nadzieję, że ona wróci do nas na region numer 4. Kurczaczki. No niestety, zmarło się jej. Niedobrze. Bierz maść leczniczą. A ty te kolce weź. Kurde. Moja najlepsza postać. Będę musiał wybrać jakąś łatwą drogę w takim razie.
bo kawał drogi, a nas jest tylko trójka. Mam naprawdę taką nadzieję, że ta badaczka zarazy wróci w regionie numer 4, no bo jakby miała już nie wrócić, no to bez sensu, wolałbym jakby poddać ten cały rozdział i zacząć go od nowa. No dobra. Kaplica. Baristanem już dużo zrobiliśmy. Te dwie postacie, szczerze wam powiem, że jeszcze nie wiem, co o nich myśleć. Skończę na razie baristanem, bo chyba ostatni piąty rozdział mi został. Tak mi się wydaje. A nie, dopiero czwarty. Sprawdźmy. Będzie scenka, czy od razu? Jest scenka. Za poległych kompanów działa na każdego, tak? A tutaj mamy spoczywaj w pokoju. 200 obrażeń, gdy cel ma kombinację. No chyba pierw to trzeba użyć. No dobra, sprawdzę. Tak, teraz ma kombinację, okej. A będą mnie stresować. Oj, to jak mocno. Bo tu zadaje 6-7 tylko, a tak 18-21. No dobra, no to bijemy go. 18. Jednego ducha nie ma. Lament, a ten lament mi się nie podoba, bardzo mocno mnie stresuje. Odstresowanie, o proszę. Minus 5 wtedy stresik. No dobra. No i świetnie. Nie stresować mnie. No dobra, no to za poległych kompanów napijmy się. Oho. No dobra, wykończmy go. Zostało ich tylko dwóch. O, ci się wzmacniają, niedobrze. Moja runda. Nie no, wolę się odstresować. Świetnie. No i za poległych kompanów. Bardzo fajnie. Ogłuszenie jeszcze wjechało. No dobra, tutaj łatwa waleczka wyszła. Ciebie kończymy. No i został osamotniony tutaj ten duch. Bez stresowania od razu. Byk. Pewnie ogłuszony będziesz. Ogłuszenie. Ogłuszenie to jest fajna sprawa. Tak patrzę, jak to działa. No i dobra, chyba to koniec. At last he would sleep undisturbed. And perhaps find some comfort in that murky abyss of dreamless wonder. Odważne zapomnienie. Z pierwszej pozycji bije pierwszą pozycję. 3-6, krytyczne 10%. Czas odnawiania 2. Ignoruje tarczę. O proszę, to jest fajne. 100% obrażeń, gdy ma się... czyli to gdy ma ktoś tarczę. Gdy ma się tarczę. Aha, dobra. Czyli pierwsze trzeba by było zarzucić sobie właśnie jakąś obronę kogoś czy coś. I wtedy byłoby to podwójnie. Też spoko umiejętność. No ogólnie te umiejętności, które są później do zdobycia, są widać lepsze, mocniejsze. A tego nie mogę zdjąć, bo jest kurczaczki podejrzliwość na tym. Nie, to na razie tego i tak nie wypróbuję. Chyba że zamiast obrony.
Tak, spróbuję. Chociaż kurde, ja gram tylko w trójkę. Będzie ciężko, będzie ciężko. Przed nami potyczka. Później rupieciarz. Mam nadzieję, że ten znak zapytania tutaj, nieznana trasa, to nie będzie walka. Bo przypominam, jest nas tylko trójka. Oby się udało. Myślałem, że będzie dużo łatwiej. Ale w końcu to już rozdział trzeci. Ej, no dobra. Jeżeli chcę walczyć, to będę miał dwie negatywne relacje. A jeżeli chcę uciekać, to mam jedną negatywną, jedną pozytywną, więc sobie zawalczymy. Zaraz płomień mi zgaśnie w ogóle. O kurde, i stres jak wysoki. Ajajaj, ciężka ta podróż jest, ciężka, ciężka. Ciężka przeprawa. Rupieciarz, nie? Miałem się trzymać. Czekajcie, bo tu co jest? Wsparcie. Stracę koło. Wiecie co, ja wolę chyba stracić koło, bo mam 3. Nie chcę się bić, bo to może być walka, albo na przykład ten taki punkcik nienawiści. No muszę ominąć ten sklep. I stąd pójdę i tak tutaj do kaplicy bohatera i skończymy sobie Baristana już z tą jego historią na 100%. Myślę, że tak będzie spoko. Będę miał już dwóch bohaterów, którzy mają na 100% całą tą historię zrobioną w kaplicy bohaterów. No dobra, zdarzą. Garstka desperatów. Co mi dacie? Potrzebuję na pewno światło, bo jest tylko 12. Tutaj mam aż 45. A tutaj 30 i jedzenie, tak? Ja chyba wybiorę te 45. Niechaj mi świeci. Jeszcze bardziej, jeszcze jaśniej. I jedziemy do kaplicy bohaterów. Kurde, walka tu się pojawiła. W sumie taka waleczka to spoko. Chyba lepiej niż ten punkt nienawiści numer 3 by był. No dobra. Jedziemy. Co to jest? Dlaczego taka trudna walka mi się trafiła? Ojoj, i załamanie na start. Pierwszy raz mogę nie dojechać w regionie. Chyba wcześniej, do tej pory mi się wydaje, że ginęłem jak coś to przy bossach, ale w regionie nie. I to... Kurde, nie wiem co tu zrobić. To ma dużą odporność na wszystko. No to co, go bijemy. Nie mamy wyboru. Tą tarczę się pozbywamy. Też jakieś rozwiązanie w sumie. Później Arlekin. Albo się podleczę, to też jest... Dobra, leczmy się może. Zawsze to doda prędkość i inne rzeczy. O właśnie, i unik. Krwawienie, dobra, użyję wszystkiego czego mam. Wiem, że tutaj tak bym nie zadał krwawienia, ale przynajmniej mu zadałem. Tylko 1, 2. Dobra, odstresowuj go. Mogę się z siebie też odstresować. Unik, haha. Ty chamie, ty. Ładowanie pocisku, ciekawe kto cię ładuje. Kurczaczki. O, maść lecznicza. Pyk. Świetnie. Odstresowujemy. Jeszcze tutaj. Pyk. Dobra. Jakoś to wygląda. Ty kochaniutka już. Trój tego tutaj z przodu. Tak, trój go jeszcze. A ty? Dobra, to ile on ma tarczy? Kurde. Pozbądźmy się jej. Co mi zrobisz? 2 tylko, dobra. I kombinacja tu wjedzie. Ile mu zadasz? 4,7, a tu 10,14. Dobra, wykończmy go. Idealnie. I boom! O kurde, jakie duże obrażenia.
mógłbym to zniszczyć i to zrobię. Bo barista niedługo będzie. Więc zrobimy tak. Ty już go nie sięgnie. O, sięgnę go. Ale pierwszy się odstresowuj. Tak, tak, tak. Okej, okay, no i sprawdźmy to. Ile to zada? 4,7. No i to ignoruje tarczę, tak? A to tylko 3. No to dobra, ignorujmy ją. Pyk. Spoko umiejętność. Akurat na walkę właśnie z takim, z taką armatą, jak się bije. To jest implikacja. Odwet może? Bo tego nie mogę i tak użyć. Na razie odwet, a później się odstresowujemy. No dobra, bij, bij. No i bum. Słabo, bo słabo, ale zawsze. Tak cię nie zatruje. 5-8, ładny cios będzie. To jedziemy. 12 krytyczny, świetnie. No i ponownie to zrób. 8. No i miażdżenie ile? 10-14. No to wykończymy go. Spadaj, armato. Persistence will overcome even the greatest of threats. No dobra, bardzo mało świecidełek i mało reliktów jak na taką walkę. No ale dobra. Jedziemy dalej. Przed nami kaplica. A później walka. Oby tu walki nie było. No i ta forteca otchłani. To będzie wyzwanie. W trójkę zrobić fortecę otchłani. Będzie ciężko. Kaplica refleksji. No to dobra. Tak jak mówiłem, kończę całą historię Baristana. Okopach. In the trenches. Znowu wspomnienia z Wietnamu? He resolved to spend his remaining years seeking atonement in the trenches of bloody battlefield the world over. For him, there could be no respite from the horrors of war. And when at last he was struck down, he would die alone and unremembered. Surely. He deserved no better. Oho. No dobra, dostaliśmy dwie umiejętności. Dowodzenie z każdej pozycji daje na cel tą siłę uderzenia i usuwa oślepienie. I strategiczne wycofanie z dwóch pierwszych pozycji, obrażenia 3-6, krytyczne 5%. Na siebie, do tyłu robi jeden kroczek i na cel daje kombinację. Szczerze? Fajne? Ale chyba są lepsze. Chyba mam lepsze. Spodziewałem się czegoś naprawdę wyjątkowego na finałową historię. A tu ci... Klops! No dobra, jedźmy na tą potyczkę. Co dwie walki. Dwie walki będą czekać jeszcze. Czekajcie, czekajcie. O właśnie, bo ty nie masz nic w rączkach. Mogę tylko to założyć, tak? Usuwa wszystkie zwłoki. No dobra, może się przyda. Ty masz odciętego palucha. Odporność na zarazę. To w sumie może ci się przydać. No dobra, zostawiam tak jak jest. No i co? No i waleczka nas czeka. Oby nie było ich dużo. Chyba mogę też uciec w sumie. Ale kurde, jak ucieknę, to negatywne emocje będą, a to ma później swoje złe skutki. Muszę wybrać walkę, na pewno. Mam nadzieję, że w trójkę damy radę, tylko... No dobra, zróbmy tak.
Kto tutaj będzie? Kto tutaj będzie? Oby nie ciężka walka. Ale wielka baba z tyłu. Ile miażdżeniem? 11-15. I tak nie zabije. A tutaj tylko 4-8, bo to jest fajne, gdy ktoś ma tarczę, nie? I muszę się odstresować, to na pewno, bo zaraz będzie załamanko. Róbmy tak. Odstresowujemy się. No jeszcze by się przydało. No ale dobra, 6-11, no to ciach. Dobra, to ona się już wykrwawi. Mogę ją tak że tak powiem, olać. Ale mi zasunął z barana. No i co, ja tu nic nie zrobię. Kurczaczki, muszę się cofnąć. Kurde, zestresowali mi tego baristana. Niezachwianie! Zarąbiście. Bardzo często otrzymuję niezachwianie baristan. Bardzo mi się to podoba. Teraz to mi możesz bić. Ale nie tak mocno. Ta się wykrwawi. To co, w tą babę tutaj? No pewnie, że w tą babę. Jeszcze raz babę. To jest lord chyba. No i ciebie też trzeba wykończyć. Czy odwecik? Chyba odwecik. Bo i tak bym go nie zabił, tego barana. A tak to przynajmniej coś odda. O, 7, bardzo ładnie. O, ty zginęłeś, też bardzo ładnie. I tutaj też oddasz, 4. No dobra, tniemy, bo... Tak, tniemy. Na razie tniemy. Ile masz krwawienia? 10 przez 3 tury. Masz 14 życia, no i spoko. O nie, o nie. Leczy się teraz, ale słabo się leczy. Słabo się leczy i mocno bije. Dobra, wyleczę tutaj hienę cmentarną. I miażdżenie. Bum, 13. Ty niestety nic nie zrobisz z tej pozycji, ale o właśnie, mogę się uleczyć. No i to zrobię. Kolejna runda. Teraz mogę się przesunąć do tyłu. Ty się odstresowuj. Wykończ barana. No i tamten będzie miał wrota śmierci. Lord. Uj, ale mi jeszcze dziabnął 12 na sam koniec. No dobra, podleczę sobie te HP minimalnie. Bardzo ładnie. O, maś lecznicza. O, świetnie. No to pyk. 52. Krytyczne. I wrota śmierci. Myślałem, że cię zabiję, a ty jeszcze żyjesz. No dobra, to zrobimy tak. Leczymy stresik. Wzmocnienie. Kurde, dalej wrota śmierci? Po raz trzeci? Moja badaczka plagi nie była taka mocna w tym. Co ja tu mogę? Przesunąć się. Ale to mi nic nie da. To dobra. Absynt. No i tni. Tak, tni. Zabójczy cios 20. The unrelenting application of violence yields morbid gains. O, dostaliśmy tasak traumy, przepraszam. 25% przeżycia odporności na truciznę. To jest spoko dla badaczki plagi, która wącha kwiatki od spodu. Chwilowo. No, przed nami już tylko
Forteca otchłani. Będzie ciężko w trójkę to zrobić. Zamienicie się miejscami. Lecz się, lecz. Czeka nas batalia. Niełatwa. Ostatni przystanek przed gospodą. Oby się udało. No to zaczynamy. Jedziemy. O, 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 już się zacznie. O, wzmocnienia. O, proszę. A kim to dobrze? Ile ci zabiorę? 3-4. Dobrze, że macie tarczę. Mam fajną umiejętność na te wasze tarcze. Nową. Trujemy? Mało, bo mało, ale to trucie się przyda. O, udało się, świetnie. Tu to samo zrobimy z krwawieniem. Świetnie. Nie bij go! Dobra, na szczęście o kurde. Chciałem powiedzieć, że lekko, ale podpalił mi krwawienie. Tutaj mogę 4-8. No to zrobimy to. 8. Będzie ciężka walka. Ciężka będzie, no. Jak cały ten region numer 3. Wrota śmierci. Nie, no to muszę z tobą stać. Nie możesz mi zginąć. Ja też, kurde, też... Bataczki plagi nie mam i nie mam jak uleczać. Jest bardzo źle. Jeszcze załamany pewnie będzie. Jest. Niezachwianie. W samą porę. Idealnie. To teraz już jestem bezpieczny. No to jadę z nimi na ostro. Co tak mocno mnie tniesz? Trujemy tego... Dlaczego nie mogę? A, bo ty masz to. Dobra. Kurczaczki. Jechać z nią 11-15. No jak wyjedzie krytyczny, to zginie. Niestety nie. Niestety nie. Unik! Haha, paskudo ty. Nie lecz, nie lecz. Dobra, tego możesz leczyć. Tylko nie lecz tego pierwszego. Wrota śmierci. Dopiero co żyłeś. I nie mogę cię nawet uleczyć, kurde. Zrobimy tak. Dwa. Ty nie możesz go uleczyć, nie możesz. To bijmy mocno ich. Ale mocno, dwa. Odwet, no teraz jest czas na odwet. Czy może tego wykończyć? Będzie jeden mniej. Wrota śmierci i powinien zginąć teraz. Dobrze, jednego mniej. O nie! Wrota śmierci. Dobra, jeszcze żyjesz. Ale ciężka przeprawa. Ciężka podróż. I kurde... Stoję w złym miejscu. Odwet. Odwet. Mogłem odstresować, ale nie ma co, bo ten zaraz ginie mi. Kurde, i przez ile tur? Przez jedną turę 10 zdrowia. To nie opłaca się. No to odstresowuj. I uwaga. Zabójczy cios. Tego się obawiałem już. Ledwo co żył. Ty z tej pozycji nic nie zrobisz. Pył kredowy. To mi nic nie da. No dobra, zamienimy się miejscami. I nowa tura. Runda numer 5. No to rzucamy czy trujemy? Czekajcie. 5-8, krytyczny 40%. 2-5. Nie, no to no pewnie, że to. Miało być krytyczny 50-40%. Ale mi tutaj załatwili na szaro.
Kurde, oby to wygrać. Ciężko będzie. Widzę, że już będzie ciężko. Zaraz się postresują. To mi przeszkadza. To co, miażdżenie? Tylko traf. Kurde pudło, jak pech to pech. No, po całości. No dobra. Pudło. I baristan traf tego pierwszego teraz. O, nie zachwianie. Jak miło? Tu zadam 11-15. No dobra, 11-15 mi pasuje. Zaraz będzie zestresowany. 7. I się zestresuje. Kurde, zestresował się. Dawaj, nie zachwianie. O, niestety, tym razem się nie udało. Trzymaj się tam, baristan. Kolejna runda, kolejna runda. Tego nie trafię. Dorzucamy tego z tyłu. Jeszcze go uleczył, jeszcze zdążył, no. Kurde, i nie mogę go. A on go mocno leczy. No to odwet chyba będzie lepszy. Zawsze coś tam uderzy. Jeden, 11. O, sprawiedliwa wymiana. Co? Ominęła ją runda? No nie wierzę. Jak mam dwóch bohaterów, jeszcze omija... Ajajaj. Trzy. Kurde, płoniesz, zatruty i krwawi. Wrota śmierci. No nie wierzę w to. Lecz się, lecz. A ile to mi zabierze? 8, 10. Kurde. Będzie ciężko, będzie ciężko. No kurde. To mi i tak nic nie daje, ja chcę tego bić. No nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No, mam takie bardzo złe statusy, że będzie ciężko. O, na szczęście nie ma wrót śmierci. O! 3-5, on ma 7. 2-3. Postaraj się go zabić. Masz krytyczny 15%. Unik, no nie wierzę. No ta walka jest mocno pechowa. No nic, ja muszę zaryzykować chyba. Bo już nie dostanę, nie dostanę. Przegram to. Jak nic. Nic stąd nie zrobisz w tej pozycji. Jak on zginie, to już całkiem będę miał lipę, bo ona nie będzie mogła zadawać. No, kurczaczki, przegrałem. Już to widzę. Jasne. Żyj, 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 daj radę. Nie dostanę zdrowia. 2-3. No nie zabiję go, no kurde, nie zabiję. Odwetu nie ma co. Ale te 2-3 to też bez sensu. Tu i tu jest lipa. No i to zakończyło moją walkę.
Mogę co prawda jeszcze się tutaj zamienić. No. Ale ile te truchło wytrzyma? O, zestresowała się. O, niezachwianie. Mogę podejmować walkę, dopóki to truchło jeszcze żyje. Znaczy, i tutaj siedzi sobie fajnie, wygodnie. Ale chyba nie sięgnę nią tego tutaj pierwszego. Nie mam takiej umiejętności. A nie, tym będę mógł. No ale ten ciągle ma drwinę. No dobra. 6. O, już zniknęło. Dobra, to już koniec. Ajajaj, ciężka walka. No nic nie mogę robić, jak widzicie. Mogę tylko się lekko uleczyć. O. Szkoda, że nie można poddać walki, no bo wiecie, oszczędza czas, a tak to nic nie mogę zrobić przecież. Takie trochę bez sensu klikanie teraz. To zabij mnie. Kurde, teraz będę unikał wszystkiego. Nie mogę używać tego absyntu. Po prostu muszę tak czekać. Nie zadam im ciosu. W pierwszej pozycji. Bij mnie mocno. Kurde, unik. Na ostatniej prostej. Forteca otchłani. No ta śmierć badaczki plagi dosyć szybko po prostu zepsuła całą podróż. O, 8 życia. Po co mi to? Nie. No, myślałem, że teraz będzie niezachwianie. Uleczy się do 100%, kurde, i... O, wrota śmierci. O, wszystkie efekty. No, ten rozdział ciężki już jest... Ciężki. Już jest trudny. Ale wytrzymała. No nic, nic nie mogę zrobić. No kończmy to, kończmy w końcu. Zabójczy cios. Niestety. Czy w sumie niestety. Tak więc porażka. Ile mamy świeczek? Tylko 16. No dobra. Tak więc tutaj sobie skończę ten przykry, smutny odcinek, w którym się nie udało przejść regionu numer 3. Niestety. Tak, przy ołtarzu nadziei sobie skończę. No i co? No i trudno, no kurczaczki, nie udało się tym razem. Uda się następnym. Tak więc trzymajcie się, siema!